Fleszki XD. Jak wiecie, ta nazwa już jest dopiero od niedawna, bo wcześniej brzmiała Mimi Kaczmarek. I sugeruje ona, że ten kanał będzie teraz prowadzony wspólnie. I dzisiaj mamy dla Was odcinek 35 faktów o nas! Będziemy przedstawiać je po kolei, a więc nie przedłużając już, zaczynajmy. Więc tak, pierwszym faktem jest to, że ja jestem Milena Kaczmarek. Tak, a ja jestem Emilka. I mamy rocznikowo 13 lat, bo urodziłam się 5 października 2006 roku. A ja 11 kwietnia, również tego samego roku co Milena. Chodzimy do 6 klasy szkoły podstawowej. Mam 2 koty i świnkę morską. A ja aktualnie nie mam żadnego zwierzęka, ale kiedyś miałam chyba 5 albo 4 koty i rybkę. Posiadamy rodzeństwo, ja posiadam brata. A ja siostrę, moja siostra jest starsza ode mnie o 4 lata. A mój brat o 3. Ja mam wzrostu 161 cm. A ja mam 162. Ulubionym kolorem jest niebieski, tak jak całe słowo. Tak? A mój to różowy. Ja posiadam telefon o nazwie Samsung Galaxy A7 2018. A ja mam Huawei P-Smart i właśnie nim nagrywam ten filmik. Moim ulubionym przedmiotem szkolnym jest WF. Ja również bardzo lubię ten przedmiot z Milena, ale nie ukrywam, że bardzo lubię też język polski. I numer w dzienniku jest 11. A mój 14 i mamy 19 osób w naszej klasie. Taka ciekawostka. Tak. Moim ulubionym idolem jest Marysia Krasowska z kanału Zwariowani. A moimi są Fitlovers, czyli Pamela i Mateusz. Tak. Sprawia, że bardzo interesujemy się właśnie makijażem. W bloku? A ja w domku jednorodzinnym. W sensie takim bloku mieszkalnym. Tak. Mamy jeść! Obie chodziłyśmy na lekcję pianina do tej samej szkoły muzycznej. Ja na 4 lata. A ja przez 2 lata. I chodziłyśmy, jak byłyśmy małe, na dodatkowe angielski, gdzie właśnie jakby się zaprzyjaźniłyśmy. Tak. Ja jestem leworęczna. A ja praworęczna. I wolimy spędzać wakacje nad morzem niż w górach. Moim ulubionym sportem są łyżwy. A moim są rolki. Mamy TikToka od 2016 roku. Ja uwielbiam lasagne i carbonara, to są dwa moje ulubione dania. Kto się wiedział? A moim ulubionym daniem z kolei są naleśniki i to w przeróżnej postaci na słono i na słodko, ja po prostu kocham. Ja uwielbiam latać samolotem i samolot mnie po prostu uspokaja i uwielbiam ten uczucie startu i lądowania. Ja mimo, że latam samolotami, to jakoś nie czuję do nich tak wielkiego sentymentu jak Milena. Jeżeli chodzi o aparaty ortodontyczne, to Milena ma swój stały. Od grudnia. Tak, od grudnia, a ja jeszcze swojego nie mam, ale będę miała go już od kwietnia. Więc jestem uzależniona od czekolady. Ja z kolei kocham lody. Posiadam chorobę lokomocyjną. Niestety, ja nie mam aż tak bardzo mocnej, jakby to powiedzieć, jak Milena, ale czasami robi mi się niedobrze, jak autobus wjeżdża pod wysoką górę. Mi się przypomniała taki story time krótki. Jak jechaliśmy kiedyś do kopalni z klasą, siedziałam na samym końcu i tam wszyscy tam sobie gadali, ale tak z boku przy oknie. Tak, o Jezu, no. O Jezu. I zatrzymaliśmy. Wszyscy wstają. Ja wstaję i nagle takie plus na krzesło przede mną. Ojej, to było straszne. No, ale to tak. Nie przepadamy za czytaniem książek, bardziej wolimy oglądać filmy. Moją ulubioną firmą kosmetyczną jest Vivo z tych takich tańszych, a z tych droższych to The Beauty. Moją ulubioną firmą z kolei z tych tańszych jest Essence, a z takich droższych to Fenty Beauty, nie wiem, szczególnie rozświetlacze. Są piękne. O no, ale to ja bardzo chciałam zostać w dzieciństwie. Mam bardzo dużo zawodów, w których chciałam uczestniczyć. Między innymi kiedyś chciałam być nauczycielem, piosenkarką, modelką, projektantką mody, jakąś tancerką, astronautką nawet chciałam zostać. O, ja też! Ja też, ale bardzo szybko zrezygnowałam. No, ale najbardziej to ty chciałaś najbardziej baleriną zostać. Tak, zbliżamy się do końca. Fakt 30. Chodziłyśmy razem do przedszkola integracyjnego. Moją ulubioną liczbą jest 12 i uwielbiam 12 ze względu na to, że kiedyś miałam taki numer dzienniku, bardzo szybko się do niego przyzwyczaiłam.
a ja z kolei bardzo lubię liczbę 4. Kocham lato. Tylko lato. Jednak mam taką najbardziej ulubioną porą roku jest wiosna, pewnie z tego względu, że właśnie w niej mam urodziny. Ja lubię to. Lubię smażyć. Smażyć na baterii. Na baterii w basenie. Dobra. Przedostatni fakt. Moją ulubioną bajką z dzieciństwa były Monster High. Ja osobiście najbardziej lubiłam moje telefony i Equestria Girls. Ja miałam ponad 14 lalek Equestria Girls, a kucyków to nawet nie wiem. I ostatni fakt, 35. I właśnie właśnie fakt jakby o tym kanale, o tym moim YouTubie, bo zaczynałam chyba w 2014 roku. I to był w ogóle kanał o Minecrafcie! I to było tak, że mój brat, ja normalnie grałam sobie na komputerze, mój brat tabletem siedział za mną, ja gadałam, mój brat nagrywał tym tabletem, co ja tam robię na tym komputerze i opowiadałam tylko. Później kanał został tak jakby zlikwidowany, w ogóle Milana nie wstawiała żadnych treści, ale aż do przełomowego momentu. Filmik koty bawiący się w pajęczynie, dzięki czemu kanał ożył jakby. Pojawiłam się ja i zostanę już na stałe. A właśnie jeszcze na początku mój kanał nazywał się Ameryka Karpacka, tak jak mój Gmail, zawsze się tak nazywał. No i tak po prostu... Potem zmieniło się w imię i nazwisko i teraz jest Czeszki XD. Zacznij z tego, że jest to kanał taki śmieszny, są filmy takie nie na poważnie, takie żeby rozluźnić atmosferę. Dziękujemy Wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli Wam się podobało, to dajcie łapkę w górę i subskrypcję na tym kanale. A my widzimy się następnym razem. Hej! Siema! Jesteśmy Czeszki XD. I widzicie w kolejnym odcinku na naszym kanale! O, żagle sam ciągnij!